Siemaneczko, z tej strony Antek, witam Was w kolejnym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj będziemy ocieplać garaż, tak jak Wam wspominałem o tym wcześniej. Niestety, z racji tego, że jest wilgotność trochę duża i jest taka mrzawka, nawet widać po moich okularach, to nie damy rady po prostu dzisiaj cały ocieplić. W ogóle szok, że zaczynamy, chociaż drzwi ocieplimy, a resztę po prostu jak będzie ładnie, jak słoneczko poświeci i nie będzie on wilgotny, ponieważ ten styropian nie będzie się po prostu kleił. Tak więc dzisiaj Wam już zacznę i za kilka dni po prostu to dokończymy. Dobra, słuchajcie, miały być tylko drzwi, ale udało się też ścianki, te na dole. Także fajno. Będzie trzeba dokupić na pewno pianki. O, tam tył też kawałek jest zrobiony. No tutaj, no, po prostu będzie trzeba docinać, tak? Tej góry nie mogliśmy robić, ponieważ będzie trzeba zrobić sufit. Jakby tutaj ścianki górne będą podpierać te sufitowe, dlatego ich nie zrobiliśmy. Czekamy na taki dzień, żeby było po prostu nieco cieplej, bo widzicie, o, tutaj się woda skrapla, że po prostu to zagrzało, tej wody nie było, żeby wtedy wszystko fajnie złapało. Także za kilka dni kontynuacja z ocieplania garażu. No i gdzieś tam kiedyś się to pomaluje i tu będzie fajno, no i też będzie trzeba to wszystko poukładać i jeszcze dowieść tutaj rzeczy, to nie jest wszystko, nie? Oczywiście. Dobra, to do zobaczenia za kilka dni, a Wy to widzicie za sekundę. No słuchajcie, mieliśmy poczekać na lepszą pogodę, no ale no, niestety ta lepsza pogoda nie przyszła, nie sprawdziło się to, co było w internecie. Tak więc no, i tak ruszymy z tym garażem, tylko będziemy musieli po prostu ten styropian podpierać i poczekać chwilę, aż złapie. No ja dzisiaj posprzątałem pod wiatą, kolega chciał obornik, dużo worków naszykowałem tutaj dla osób, które chciały. Taki obornik bez słomy, nie? Tak więc dzień i tak aktywnie. Zaraz trzeba pojechać może na jakiś obiad. No i no co, no i będzie trzeba się brać za ten garaż, tak? Bo tak naprawdę zima idzie, a wiata jeszcze na przykład nie jest na tyle skończona, na ile bym chciał. Tak więc dzisiejszy dzień i jutrzejszy będzie mega, mega aktywny, tak więc obserwujcie na naszych socjalach, co tam się dzieje i wyczekujcie kolejnych vlogasów. No i dobra, słuchajcie, połowa garażu jest zrobiona. Jak widzicie, no musimy to podtrzymywać, ponieważ warunki są jakie są, no i wolimy mieć pewność, że to, wiecie, że to się sklei, złączy. No miała być inna pogoda dzisiaj, nie? Miało to wszystko lepiej wyglądać, ale niestety musimy się z tym pogodzić, a jeszcze jest masa, wiecie, innej roboty, więc też nie możemy tego odkładać na nie wiadomo, jak się odkładać. No, są inne rzeczy też do robienia po prostu, więc no, no musieliśmy chociaż dzisiaj troszkę zrobić.
jak dobrze pójdzie, to po prostu jutro to już no skończymy i tyle, no, ale kiedy będziemy to malować, nie wiem, czy te temperatury, które nadchodzą, będą odpowiednie, może dopiero na wiosnę. No najważniejsze, żeby to już było ocieplone, nie? Na tym nam najbardziej zależy, a później to już, co ma być, to będzie, nie? No. Także raczej na tym nie zakończymy tego filmu, ponieważ no będzie on za krótki, także coś tutaj myślę jeszcze wam dorzucę, nie? Pomyślę co. Coś na pewno. Dobra, słuchajcie, oj, wiem co wam pokażę. Coś, co w sumie zacząłem od... no już jakiś czas temu, później miałem przerwę, ale znowu wracam do praktykowania tego. Idziemy zrobić coś dobrego i dostaniemy za to czekoladę. Coś dobrego za czekoladę. Jak myślicie, co to może być? Zatrzymajcie teraz film i w komentarzu napiszcie, co można zrobić, aby dostać czekoladę. I za każdym razem tak jest. Co to może być? Zatrzymajcie film, dajcie znać w komentarzu, a ja już idę na miejsce. No i słuchajcie, to trwało dosłownie no chwilę, tak, bo wchodzisz, cyk, 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 tutaj kurczę próbka, tu ankieta, po próbce do lekarza, lekarz mówi, ok, wszystko w porządku, może pan dać krew, oddajesz krew, chwila, moment i tak naprawdę nigdy nie wiesz, czy ten kawałek ciebie nie uratuje życia komuś, może nawet bliskiemu. Bo sytuacje w życiu są różne, wiecie, krwi zawsze brakuje, krew zawsze jest potrzebna i no, na pewno to komuś pomaga, to nie ma co ukrywać. Kurde, muszę uważać na tą rękę, bo wiecie, po oddawaniu krwi nie można jej przeciążać, a po ostatnim miałem tak, że tylko złapałem te czekolady w tą rękę, w której miałem oddawaną krew i wiecie, już mi troszeczkę ta krew jeszcze poleciała, dlatego muszę troszkę uważać. No i co? Dobry uczynek zrobiony. Krew oddana, kolejny raz dopiero za 2 miesiące, a kobiety mogą za 3. No, tak więc tak to wygląda. Jadę do domu, jadę po Atę i jedziemy coś tam w stajni chyba ogarnąć, bo... no, no coś tam musimy porobić. Na pewno trzeba nakarmić koniuchy. Także lecimy. A, słuchajcie, jeszcze wam tylko dodam, bo może ktoś nie wie, po oddaniu krwi dostajemy 9 czekoladek. Tak jak widzicie, tutaj mamy 3 gorzkie, 3 mleczne, chyba tu jest kokosowa z bakliami i z orzechami. Tak więc 9 czekolad. Nie dość, że pomagacie innym, to jeszcze za to dostajecie czekoladę, nie? Żeby ktoś teraz nie powiedział, że ja to robię, kurde, dla czekolady, nie? No słuchajcie, ja generalnie aż tak słodyczy nie jem prawie w ogóle, więc nie, to nie jest dla czekolady. Są różne powody, po prostu chęć pomocy, gdzieś tam wiecie, no ja się dobrze z tym czuję, jeśli wiem, że gdzieś tam mogę komuś pomóc, tak? No tam też jak ktoś pracuje, to też są takie różne jakby benefity z tego, nie, jeśli oddajemy tą krew. Tak więc fajnie, polecam, oczywiście nie każdy może, dlatego najpierw się dowiedzcie, czy możecie oddawać krew. Jeśli możecie, to bardzo serdecznie polecam. Słuchajcie, komuś to pomoże na pewno, nie? No, słuchajcie, dobra wiadomość. Nic nie odpadło ze ściany nigdzie. Wiadomo, podtrzymajki jeszcze były na noc, ale to, co przykleiliśmy, wszystko jest. Tak więc elegancko. Prawdopodobnie dzisiaj skończymy. No, patrzcie, jaki tu jest burdel, no. O, tym papierem musiałem wycierać. Dobra, bierzemy tutaj, konie mamy kantary. Bierzemy kantary, dajemy konie na łąkę i bierzemy się za jakieś tam sprzątanko, nie? No i kiedyś tutaj ogarniemy. Kiedyś. Garaż skończony. O, ocieplony. Pianka wystaje, to wszystko będzie do ścięcia. Oczywiście, no tutaj podpórki jeszcze są, bo muszą być, żeby to na 100% wszystko złapało. No, także to mamy z głowy. I jest jeszcze coś, co wam chcemy pokazać. Dokończyliśmy tutaj tą ściankę. Tak więc tak to wygląda.
Posprzątaliśmy tutaj wszystko, mają nowy balocik siana, tu jeszcze słomy zostało do rozścielenia. No. No i elegancko. Dużo zrobiliśmy, ale czuję, że przeciążyłem tą rękę, z której miałem dzisiaj pobieraną krew. A to niedobrze, bo powinno się o tym, w sensie no, po pobieraniu unikać, wiecie, takich cięższych aktywności, a tu jednak trzeba było troszkę podźwigać i w ogóle. No czuję trochę, że pobolewa, no ale wiecie co, fajnie, fajnie, że to się zrobiło, nie? No boli, boli, przestanie, no. Dobra, idziemy po konie, bo zostały na działce, żebyśmy sobie tutaj mogli na spokojnie skończyć. Także pokażemy wam jeszcze koniuchy na działce i będziemy kończyć powoli tego vloga. Synieczku, chodź! Idziemy do domku? Tak? O. Wody full. Pajku już ogląda. No, ciekawe czy. Patrzcie chłopaki, co macie. Ale macie, kurde. Chłopaki. Ej, no nie, z tej strony mają siano. Tam mają słomę i je skubią. Ale Dante będzie ciemny na nagraniu. Nie, a myślałem, że kupę zrobi. Nie, ale dosłownie chciał przepchnąć fajko. A to jest fajne, jak one tak odkrywają, nie? Nie będzie kulanka. Ale będą spały na leżąco na pewno. Świeżo wyścielone. Picobello. Słoma już zamówiona. Pro, kupa, idzie. Pierwsza. Jest! Dzięki Dante, super, dziękuję. Zostawcie suba za tą kupę i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Bajo!